kochani, wybiła 14, w takim razie rozpoczniemy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie witam pana Wincentego Łaszewskiego po raz kolejny na naszych spotkaniach Oddaj się Maryi. Dzisiaj temat szkaplerz karmelitański. Dlaczego ten temat? W tamtym roku też w lipcu był szkaplerz, tylko mieliśmy karmelitę z Czernej. Dlatego, że w lipcu, 16 lipca, jest święto Matki Bożej z Góry Szkaplerz. A szkaplerz to jest forma oddania, zawierzenia Matce Bożej. Panie Wincenty, oddaję panu mikrofon. Ja będę stał na straży, żeby wszystkich wpuszczać, ale z tyłu, żeby z przodu nie przechodzili. Zapraszam. Witam państwa na elitarnym spotkaniu, ale wcale nie jest nas tak mało. Ja powiem tylko, że bardzo lubię tutaj być, w Kalanowie. I tak sobie dzisiaj myślałem, że dopóki będzie Niepokalanów, i to nie tylko jako miasto Maryi Niepokalanej, ale jako miasto jej czcicieli, ludzi, którzy do niej się garną, to możemy być o Polskę i świat spokojnie. Także cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteśmy. Mamy mówić o szkaplerzu. Jeśli ktoś był w zeszłym roku, to myślę, że mogę zagwarantować, że będzie inaczej. Są rzeczy, które każdy z nas może dzisiaj w mediach współczesnych znaleźć, sprawdzić, poszukać, poczytać, obejrzeć. Ja bym chciał zaproponować wam coś, co najtrudniej chyba znaleźć, bo o tych rzeczach się nie mówi. I zacznę od rzeczy, o której się w ogóle dzisiaj nie mówi. Rzeczy, która jest najtrudniejsza dla nas wierzących, a mianowicie takie zdanie, gdybym wam powiedział: uwaga, każdemu z was, mnie, grozi piekło. I zapytał, kiedy ostatni raz to słyszeliście? To pewnie powiecie, że długo wstecz. Nikt wam o piekle nie opowiadał. Piekło. Pamiętam mojego wielkiego przyjaciela i mentora, księdza Mirosława Drostka, z którym pracowałem wiele lat. Już 15 lat temu odszedł, a ja wciąż pamiętam jedną z ostatnich rozmów z nim, kiedy wiadomo było, że już umiera, i pytałem go: księże kustoszy, to ma dobrze, bo ksiądz będzie umierał spokojny. A on na mnie popatrzył jak na ostatniego idiotę i mówi: panie Wincenty, pan nawet nie wie, jak się boję. On? Pomyślałem sobie, on się boi? To co dopiero ja mam powiedzieć? Co to jest to piekło, o którym nie lubimy rozmawiać? To jest po prostu wieczność bez Boga. To jest wieczne cierpienie, które polega na tym, że nie spełniło się to, dlaczego mnie Pan Bóg stworzył. Każdy z nas został stworzony przez Pana Boga tylko w jednym, najpiękniejszym, najśliczniejszym celu. Bóg chce być z nami. Chce nam dać swoje światło, swoje szczęście, swoją pełnię, której ma tyle, że się musi z tym dzielić. I stworzył każdego z nas po to, żebyśmy byli w niebie. Więc z chwilą, kiedy słyszę, że jest piekło i są ludzie, którzy idą do piekła, to myśląc o Bogu, myślę o kimś, który w cudzysłowie oczywiście jest przegrany. Stworzył mnie, żebym był z Nim, żebym był szczęśliwy, żebym oddychał pełnią życia, całą wieczność.
a mnie z nim nie ma. Jakby zanegowanie całego celu, który miał wobec mnie Bóg. Jak czytamy stare książki, to słyszymy, no, jeśli czytamy na głos, to słyszymy, że ludzie kiedyś się bali piekła. Dzisiaj ludzie piekła się w większości nie boją. I myślę, że mam taką błahą odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. W dawnych czasach diabeł, który jest strasznie przebiegły, stworzył taką modę, taki obrazek wam zaproponuję, nałożył nam na oczy okulary. I to się stało z chwilą, kiedyśmy wyszli z raju. Okulary krótkowidza. Człowiek patrzy i widzi tylko doczesność. Tylko to za chwilę. Nie widzi w ogóle wieczności. I kiedy żyjemy z tymi okularami na nosie, to rzeczywiście ten świat jest celem naszego życia. Mamy być piękni, bogaci, szczęśliwi, weseli, zawsze młodzi. Cała litania mediów, którą słyszymy od wyjścia z raju do dzisiaj. Ale myślę, że dzisiaj jesteśmy świadkami, kiedy diabeł założył nam jeszcze drugi rodzaj okularów na nos. Tym, którzy tamte pierwsze okulary zdjęli, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi. I ludzie, którzy wciąż, to jest ta nasza elita, wierzą w piekło, mają na nosie okulary, które sprawiają, że widzimy wszystko. Widzimy także wieczność. Tylko widzimy inaczej niż Bóg. Wszystko jest różowe. I mówimy, nie ma problemu. Piekło jest, ale nas nie dotyczy, bo Bóg jest tak wielką miłością, On tak mnie kocha, że mi wszystko przebaczy. Jak najlepszy tatuś najgorszemu synkowi. Wszystko. Jego miłość przykryje każdy grzech. I taka dzisiaj jest nauka, którą czasami także słyszymy. Piekło, jeśli jest, jest puste. W teologii prawosławnej to się nazywa wschodniej apokatastaza. Pan Bóg jest tak wielki, ten Jego cel stworzył nas dla siebie, żebyśmy zawsze byli z Nim, że On nie może temu celowi zaprzeczyć. Czyli muszę wycofać się z tego, co powiedziałem, nikomu z nas piekło nie grozi. Nieprawda. Kościół zawsze powtarzał, że człowiek, który jest wolny, może iść albo w kierunku Boga, albo w kierunku piekła. I to jest nasza własna wola, to jest nasz wybór. Co to ma wspólnego ze szkaplerzem, zapytacie? Zaraz się okaże. Ludzie bali się potępienia. W dawnych czasach ten strach był taką motywacją, można powiedzieć, negatywną, jak w wychowaniu. Jest motywacja pozytywna, motywacja nagrody, motywacja nieba. Jest też motywacja negatywna. Jeśli nie zrobisz tego, co trzeba, to grożą konsekwencje. I ten strach sprawiał, że człowiek codziennie, bojąc się potępienia, dbał o swoje życie duchowe. Chciał być dobry, święty, nie grzeszyć. Odprawiał pielgrzymki, chodził do spowiedzi. To była taka na bieżąco jego troska o to, że kiedykolwiek by się to wydarzyło, to zawsze czeka na mnie niebo. Dzisiaj ta perspektywa gdzieś nam zginęła. Natomiast czasami zadaję sobie pytanie, czy ten lęk, o którym wspominam, nie był tym, co nazywamy, nie wiem, czy znacie to pojęcie, bojaźń Boża. Bojaźń Boża to mój lęk nie przed Bogiem. Ja się Boga nie boję. Tylko mój lęk przed tym, że ja Boga zawiodę. Że Pan Bóg na mnie czeka. To, co mówiłem, mnie stworzył, żebym był z Nim. Chce dać mi swoje szczęście, a mnie w niebie nie ma. I ja,
który mam sobie bojaźń Bożą, się boję każdego dnia, że mogę go zawieść. I właśnie tylko tyle. I ta motywacja związana z Bożą bojaźnią sprawia, że nie chcę zawieść Boga i będę stał na palcach. Jestem gotów zrobić wszystko, żeby Bóg powiedział: jesteś moim dzieckiem, będziesz ze mną. Kościół zawsze mówił, że istnieje piekło i tej nauki nie zmieni, bo to jest nauka Jezusa. I dla wielu ludzi większym argumentem niż nauka katechizmu są objawienia na przykład z Fatimy, gdzie Matka Boża, dla mnie to jest bardzo poruszające zawsze, gdy o tym myślę, raz jeden była smutna. Miała w oczach łzy. To było właśnie teraz, w lipcu, 13 lipca, kiedy ukazała dzieciom fatimskim wizję piekła i powiedziała ze smutkiem: widzieliście piekło, do którego idzie bardzo wielu grzeszników. Jej umiłowane dzieci, tak? Tych, których ona najbardziej kocha. Kocha się zresztą najbardziej dzieci najtrudniejsze, wymagające najwięcej opieki. Jej najbardziej kochane dzieci idą do piekła. I stąd mamy objawienia fatimskie. Ich misją jest to, żeby zaprosić nas, by pomóc Matce Bożej ratować tych, którzy do piekła spadają. Jakie to są narzędzia? Znacie je wszystkie. Dzisiaj jest pierwsza sobota. To jest właśnie to. Dzień Maryi, pierwsza sobota miesiąca, dzień, w którym wynagradzamy za grzeszników i za siebie, bo też jesteśmy grzesznikami. Dzień, w którym próbujemy naszą ofiarą, cierpieniem, modlitwą budować tamę, która sprawi, że ludzie nie będą szli do piekła. Dowiemy się dopiero kiedyś, po śmierci, ilu ludzi nasze pierwsze soboty przed piekłem powstrzymały. Ale Matka Boża w takiej puencie swych objawień fatimskich pokazała się jako Matka Boża karmelitańska, Matka Boża szkaplerzna. Jakby chciała powiedzieć nam jeszcze jedną rzecz. Moi kochani, jest coś takiego jak szkaplerz, który, i stąd jego popularność od XII wieku do dziś, który sprawia, że nie grozi wam piekło. Gdybyście się piekła bali, tak jak kiedyś ludzie się bardzo bali, to byście nosili szkaplerz, bo Matka Boża obiecała, że ten, kto go nosi, do piekła nie pójdzie. Tylko przywołam jedną z wielu legend związaną ze szkaplerzem ze średniowiecza. To wcale nie znaczy, że to jest takie duchowe cacko, które się założyłem na szyję. Gwarancja. Cokolwiek robię, nic mi nie grozi. I tak pójdę do nieba. Jest taka historia, chyba bardziej legenda niż historia, o pani, która uprawiała najstarszy zawód świata w średniowieczu i wiedziała, co ją czeka po śmierci. I usłyszała, że jest coś takiego, co ją przed tym piekłem uchroni, czyli szkaplerz. Założyła go sobie. W tej legendzie jest mowa, że nie zdejmowała go nigdy, nawet podczas swojej pracy. Ani nawet, kiedy się kąpała. Był dodatek, komentarz, bo się nigdy nie kąpała. W tamtych czasach być może to możliwe. I kiedy leżała na łożu śmierci, teraz uważajcie, jakie mądre są te stare legendy. Nagle zaczyna krzyczeć: zdejmijcie ze mnie ten szkaplerz. Sprawia mi taki ból, że nawet największe cierpienie w piekle nie równa się temu, co ja teraz czuję. Na prośbę kurtyzany zdjęto z jej szyi szkaplerz i natychmiast umarła. Szkaplerz jej nie uratował. Pan Bóg nie pozwoli sobie
z siebie kpić. Bo szkaplerz, pewnie zna się historię, skąd się wziął, więc nie będę tego wątku rozwijał. Szkaplerz nie jest ozdobą, którą nosi człowiek, żeby pokazać sobie i innym, że należy do Maryi. Kiedy Szymon Stok w XII wieku, mając lat 84, a żył 101, jeśli pamiętam, miał kolejne, bo miał wiele objawień Matki Bożej, miał kolejne spotkanie z Matką Najświętszą, usłyszał od niej: dam ci szkaplerz. Ktokolwiek będzie go nosił, rzeczywiście, jest to obietnica, ma zagwarantowane, że nie pójdzie do piekła. Wiecie, jak wyglądał ten szkaplerz? Nie znacie pewnie już łaciny, bo to nie te czasy, ale w średniowieczu po łacinie mówili. I było takie powiedzenie w klasztorach: scapulare propter opera. Scapulare, czyli oszkaplerzyć się, założyć szkaplerz ze względu na pracę. Jeśli ja tak elegancko dla Matki Bożej i dla was ubrany, tak jak ostatnie wszystkie właściwie dni, idę do kuchni przed obiadem, biorę nożyk i zabieram się za skrobanie polskich młodych ziemniaków, to gdybym to robił tak ubrany, byłbym raczej co najmniej nieświeży. Mnisi, kiedy szli do pracy, żeby nie brudzić swojego zwykle jedynego habitu, zakładali szkaplerz. Szkaplerz jest do pracy. Z dziurą na głowę, szeroki fartuch z przodu i z tyłu, który się zakładało aż do samych stóp, i wtedy mógłbym spokojnie te ziemniaki skrobać, nie bojąc się, że się pobrudzę lub podejmując jakąkolwiek inną pracę. Matka Boża, kiedy przynosi, zresztą nie tylko szkaplerz karmelitański, bo jeśli pamiętam, to szkaplerzy uznanych przez Kościół jest chyba 17. Chciałby się powiedzieć, do wyboru, do koloru, jak ktoś lubi niebieski kolor, proszę bardzo, jest taki szkaplerz biały, czerwony, jest także czarny, jest brązowy, bo tyle różnych jest prac do wykonania, prawda, tyle różnych fartuchów. Otrzymujemy fartuch do pracy. I pozwolę sobie na kolejną, już współczesną legendę, o której słyszałem, kiedyś rozmawiając zresztą ze Szkotami w Fatimie, którzy powiedzieli, że nosimy szkaplerz. Pokazali ten mały szkaplerz, bo ze względów praktycznych, ponieważ karmelici nosili szkaplerz zawsze, okazało się, że nie jest to najlepszy wynalazek na przykład do modlitwy w kaplicy czy leżenia w celi w łóżku w nocy, więc zamieniono na niewielki szkaplerz, który zakładano na przód i tył głowy. On się nam jeszcze zmniejszył do takiego malutkiego, który w niczym nam nie przeszkadza. Otóż, no właśnie, chcę wam powiedzieć, że widziałem jeden szkaplerz w życiu, który bardzo mnie poruszył. To był szkaplerz świętego Jana Pawła II. Wspomniany na początku spotkania naszego ksiądz Mirosław Drozdek, który był totalnie szalonym człowiekiem i przyjeżdżał do Watykanu i zawsze wracał do Zakopanego z łupami. Nie wiem, ile ich dostał za zgodą, ile za zgodą domyślną, a ile wziął, bo. W każdym razie miał także od Ojca Świętego jego szkaplerz. Papież nosił szkaplerz karmelitański od dzieciństwa. Jak ktoś będzie nosił szkaplerz, nie medalik, przez długie lata, to nagle zobaczy, że ten szkaplerz zaczyna się naprawdę niszczyć i trzeba go zamienić na nowy fartuch. Szkaplerz, który miałem w ręku, papieski, był stary, wytarty,
obrazek Matki Bożej był nie bardzo już widoczny. Mógłbym pomyśleć relikwia pierwszej klasy, dlatego że w tym szkapleżu jest pod papieski, prawda? Bardzo mnie to poruszyło. Zakładał, nie wiem ile w życiu, kolejny szkaplerz, który przypominał mu codziennie, że on żyje po to, żeby pracować dla Matki Bożej. I teraz kolejna historia związana z Janem Pawłem II. 13 maja 81 rok, coraz mniej ludzi tą datę pamięta tak na świeżo, bo to już lat ile, prawda? Niektórzy jeszcze nie żyli w tamtym momencie. Ali Akcza strzela do papieża. Wiemy o szeregu cudów, które sprawiły, że papież ocalał. I o tym dzisiaj nie rozmawiamy. To takie znaki, że ten człowiek jeszcze jest tu na ziemi potrzebny. Czasami myślę, wiecie, święci, także Maksymilian Kolbe mówili, że gdy umrą, to czekają na tą chwilę, bo wtedy będą mogli więcej dla nas zrobić. Nie będą ograniczeni czasem, przestrzenią. To mówiła też Święta Tereska Dzieciątka Jezus. Ale nie wiem, czy to są wyjątki, czy trochę jest inaczej w tym niebie, ale Matka Boża nie chciała, żeby papież poszedł do nieba, a mógłby tam więcej zrobić. Bo nie tylko dokonała 12 cudów, które sprawiły, że ocalał w zamachu, ale także uratowała mu życie 16 lipca 81 roku. Papież 13 maja miał transfuzję krwi. W tamtych czasach medycyna jeszcze nie wszystko rozumiała i niechcący, nikt tego nie planował. Niechcący ta krew, którą otrzymał, była zakażona wirusem. Wirusem cytomegalii. Okazało się, że jeden z przyjaciół papieża, mieszkający w Krakowie, już świętej pamięci profesor, lekarz, który był w kręgu księdza Karola Wojtyły jako wujka, razem z nim jeździł wakacje na kajaki. Dokładnie w tym czasie, Pan Bóg lubi takie niby zbiegi okoliczności, robił swoją pracę habilitacyjną na temat czego? Wirusa cytomegalii. I kiedy usłyszał, że jego kochany wujek w klinice Gemelli umiera, media o tym nie mówiły. Umiera z powodu wirusa, który zaczyna go zabijać. Został zaproszony na konsultację do Rzymu i po obejrzeniu całej dokumentacji powiedział, że wszystkie przypadki, które sprawdzał w swoich tych badaniach w Krakowie, gdzie ta nić pajęcza wirusa, nie wiem, na czym to tam było widać, jaką techniką dokonywano te badania, ta nić pajęcza była dużo mniejsza niż to, co już miał w tej chwili papież. I mówił profesor, że papież już powinien dawno nie żyć. I sobie wyobraźcie, 16 lipca, w Dzień Matki Bożej Szkapleżnej, wirus zniknął. Papież wrócił do zdrowia. Potem, gdy go na przykład w Brazylii 13 lat później witali toastem, że już tyle, 15 bodajże było, 15 lat pontyfikatu, znieśmy toast, papież zawsze powtarzał, mój pontyfikat trwał tylko 3 lata. Reszta, tyle ile da Matka Boża, to jest jej dar. Matka Boża jego potrzebowała. Tego człowieka, który był dla niej do pracy. Czemu nie w niebie, tylko jeszcze na ziemi tyle lat? Myślę, że odpowiedź znamy. Bo na ziemi człowiek ma jeszcze jedną możliwość ratowania ludzi przed piekłem, jaką jest nasze cierpienie. W niebie tego nie ma. I
papież od tamtego czasu, zresztą świadomie, bo on to powiedział podczas pierwszego pobytu w Fatimie, świadomie ofiarował się Matce Bożej, skoro ja dalej żyję, to ofiaruję Ci moje życie, daj mi, jeśli chcesz, cierpienie. Może czasami na tym polega nasza praca, ludzi, którzy założyli fartuch. Dlaczego ludzie, którzy zakładają szkaplerz, nie idą do piekła, a idą do nieba? Wracam do historii, którą opowiadali mi Szkoci. Historia po szkocku jest krótka. Mówi, wiesz, Wincenty, jak to będzie? Jak będziemy stali w kolejce do nieba, aniołowie nas wyłapią, ich dwóch, tych Szkotów, bo ci, którzy stoją w tej kolejce, to są goście na ucztę niebieską, a my mamy fartuchy. My jesteśmy ludźmi do pracy i aniołowie nas wyciągną i powiedzą, wy to przechodzić do roboty. Matka Boża was tam na pewno potrzebuje. Nie będziemy sądzeni. I myślę, że coś w tym jest, że ludzie, którzy żyją po to, żeby Matce Bożej służyć, żeby dla niej pracować, to są ludzie, którzy zgodnie z obietnicą, którą Matka Boża złożyła w XII wieku świętemu Szymonowi Stokowi, którym nie grozi potępienie. Matka Boża ich potrzebuje dalej do pracy. Jeszcze jedna rzecz, o której wam chcę powiedzieć, kolejny termin, straszliwie dzisiaj aktualny i dlatego tak bardzo aktualny jest dzisiaj szkaplerz. Nie wiem, czy wam czasami mówią z ambon o tym, że jest takie pojęcie jak grzech strukturalny. Grzech, czasami to słyszę, ale jest jeszcze coś gorszego niż ten normalny grzech, który popełniamy. To jest grzech strukturalny. Grzech strukturalny to jest coś takiego, grzech, który buduje środowisko, w którym żyjemy, w którym dużo łatwiej jest grzeszyć niż nie grzeszyć, w której dużo łatwiej jest iść do piekła niż iść do nieba, w której i obyczaje powszechne, i prawo, i wszelkie media mówią, że zło jest akceptowane, usprawiedliwiane, modne, że wolno, że w imię ludzkiej wolności każdy ma prawo robić z tym, co chce. Żyjemy dzisiaj z pewnością w świecie, który jest zbudowany na strukturach grzechu. Co jakiś czas uderzam w ścianę w rozmowach z przyjaciółmi, znajomymi, nawet rodziną, którzy mówią, wiesz, jak moja córka kończyła studia i zapytała, czy może mieszkać z chłopakiem, no to powiedziałem, wiesz, właściwie tak wszyscy żyją dzisiaj, skoro wszyscy, to ty też możesz. Było to przekleństwo, bo to małżeństwo było katastrofą po kilku latach, gdy się pobrali. Ale ten sposób rozumowania właśnie w ramach tej struktury grzechu. Możesz, bo tak wszyscy. Aborcja. Przecież wszyscy to robią. Jak można mówić, że to jest jakieś faux pas? Nie cudzołóż? Rozwody? Największe gwiazdki i gwiazdeczki, które oglądamy w telewizji, są po kilku. To ja mam zero na liczniku? Jestem jakiś nietutejszy, tak? W strukturach grzechu to być musi. I dlatego dzisiaj bardziej pewnie niż w poprzednich pokoleniach Matka Boża płacze, że jej ukochane dzieci idą do piekła. I dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek ten szkaplerz jest potrzebny, bo Matka Boża potrzebuje ludzi, którzy pomogą jej ratować ludzi przed piekłem. Przewrócę kartkę.
Oto właśnie już wszystko, co chciałem wam powiedzieć, ale może zanim spróbuję na jakieś podsumowanie się zdobyć, to opowiem wam jeszcze jedną współczesną legendę, którą też znam z Fatimy i nie pamiętam, bo ja już się starzeję. Czy ktoś z tu obecnych już to słyszał, bo może ja to kiedyś to mówiłem, a się wiąże, że z pierwszymi sobotami, a więc także ze szkaplerzem. Otóż niech będę to ja jako bohater tej historii. Wyobraźcie sobie, drodzy bracia i siostry, że umarłem. Kiedyś nas to czeka. Stoję przed bramą żadnej klamki, żadnego dzwonka, żadnej kołatki, a za bramą słyszę, jak tam ludziom dobrze. Śpiewy, śmiechy, niebo. A ja nic. Może na tym polega czyściec, że człowiek siedzi pod tym niebem i nie może wejść. Nawet do końca świata. Ale przynajmniej wiem, że nie jestem w piekle, więc siedzę. Walę, pukam, krzyczę. Nie wiem, może upłynął już mój czas czyśćca. W końcu otwiera się okienko i wygląda święty Piotr i się pyta, a ty co za jeden? Ja mówię, ja Wincenty Łaszewski jestem. Umarłem i chciałbym do nieba. Za chwilę słyszę, że ktoś go tam odciąga i wystawia głowę Matka Boża. I mówi, Wincenty, uwaga! Woła w drugą stronę. Wincenty Łaszewski przyszedł. I nagle słyszę, oby tak było, prawda? Słyszę tumult i wrzask, jakby taranem otwarte z tamtej strony niebo, bo święty Piotr zapytał, zapomniałem. Chcesz wejść? Nie ma problemu. Powiedz nazwisko kogoś, kto dzięki tobie jest w niebie. Nie bardzo. To jak to tak żyłeś, że nikomu nie pomogłeś się zbawić? Może mam sklerozę? Nie pamiętam. Matka Boża uratowała mi skórę, krzycząc, że przyszedłem. Otwiera tłum ludzi, którzy biegną, biorą mnie na ręce, podskakują z radości i mnie niosą na rękach do nieba. Ja nawet nie wiedziałem, że tego, tamtego swoją pracą dla Maryi, swoim szkaplerzem, swoją pierwszą sobotą, swoim cierpieniem uratowałem przed piekłem. Bo w całej tej konstrukcji maryjnej naszego zawierzenia Matce Bożej, naszej pracy dla niej jest to, że ja nie widzę owoców mojej pracy. Bo pewnie gdybym robił sobie taki, miałbym, Russell to miał taki notatnik, zapisywał sobie wszystkie pieniążki, które zarabiał na artykułach, książkach, spotkaniach. Jak miał zły humor, to wyciągał i się pocieszał, tak? A ja może miałem taki notatnik, tu jednak go odhaczyłem, siedzi w niebie, nie poszedł do piekła. Ten jeszcze siedzi w czyśćcu, ale też niedługo będzie, tak? Ale jestem nie byle kto, tak? To nie byle kto z grzechem pychy oznacza, że grozi mi znowu piekło. Oczywiste. Więc Matka Boża, znając naszą naturę i wiedząc, że miłość prawdziwa jest bezinteresowna, sprawia, że ja nie wiem, czy jednemu, czy nikomu, czy tysiącu, czy milionowi ludzi pomogłem dostać się do nieba. I taka jest też nasza duchowość. Podsumowuję. Moi kochani, mógłbym powiedzieć jedno zdanie. Czas się wziąć do pracy. Matka Boża czeka. Szkaplerz to nie jest ozdoba.
to nawet nie jest coś, co zakładam, żeby mieć gwarancję zbawienia. Bo nie o sobie w tym momencie myślę, tylko myślę o służbie Maryi. Bóg nie chce, żebym przywiązywał się do takich obietnic. Mam, to jestem bezpieczny. Bóg chce, żebym zrozumiał tą teologię Szkaplerza, która mówi, czas oddać życie przez taką pracę do końca, do ostatniego tchnienia, do omdlewania na co dzień, bo ludzie idą do piekła. Nie ma nic bardziej przerażającego. Matka Boża, po drugie, dała Szkaplerz nam właśnie po to, do pracy. Jaki jest cel tej pracy? To po trzecie. Nasza praca polega na tym, że mamy ratować ludzi idących na potępienie. Nawet tych, może nawet najbardziej tych, do których żywimy szczególną niechęć. Ja też takich mam. I za nich ofiarować coś jest najtrudniej. Ale oni są być może najbardziej potrzebujący i zagrożeni. Po trzecie, nie ten, kto nosi szkaplerz, jest umiłowanym dzieckiem Maryi, tylko ten, kto nosi, bo to jest dla niego przypominajka, że ma pracować. Ktoś zada najważniejsze w tym momencie pytanie, dobrze, czyli co mam robić, na czym ma polegać ta praca? A ja wam na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Czy ja jestem Matka Boża, żebym wam mówił, jaka praca was czeka? Zapytajcie Maryi. Pracy jest do wykonania mnóstwo i myślę, że zgodnie z tym, co mówiła siostra Łucja w swoich ostatnich notatkach przed śmiercią, że właśnie się zbiera armia Maryi pod jej sztandarem. Właśnie zbierają się ludzie gotowi do oddawania życia za sprawę Matki Bożej, tak? Właśnie zbierają się ludzie gotowi dla niej, nie pytając o skutki i o to, jaka to praca, pracować. Być może moja praca, tak jak w poprzednich dniach, to nawet to skrobanie ziemniaków. Jeśli naprawdę tego nie lubię, ale wiem, że jest to świetna okazja, żeby wzbudzić intencje. Matko Boża, obieram ziemniaki. Takie to proste, tak? Matko Boża, obieram ziemniaki, żeby ludzie nie szli do piekła. Ktoś powie, idiota. Obieranie ziemniaków nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś idzie do piekła. Ma. Nasz różaniec, nasze kartofle, zajmowanie się dziećmi, opiekowanie się wstrętną teściową i wszystko inne, jeśli dla nas to jest praca dla ludzkiego zbawienia. Roboty jest wiele, ona nas potrzebuje, więc bracia i siostry, ojcze Mirosławie, zakładamy fartuchy i mówimy, Matko Boża, oto jesteśmy, wyznacz nam pracę, która jest potrzebna. Nie pytam jaka. Bóg zapłać. Pobudka. Skończyłem. Kochani, oj, tutaj tak. Wstańmy. Jak do pracy, to nie na siedząco. Weź podtrzymaj. Wyjmijcie swoje szkaplerze, które chcecie, żebym wam dzisiaj nałożył. Najlepiej wyjąć już od razu z tych woreczków.
Gdyby ktoś chciał, a jeszcze nie miał, to tam szybciutko można do dziewczyn, jeszcze na zapleczu mają szkaplerze. Powinni mieć. Ojciec Piotr potwierdza, że mają. No, na froncie obrazek Matki Bożej, żeby był. Jeszcze poczekamy, niech te panie doniosą, żeby wszyscy byli. Wiecie, co jest najgorsze często dla nas? To, że raz coś zrobimy, za chwilę znowu ktoś przychodzi, potem jeszcze ktoś przychodzi. Dlatego poczekajmy, kto chce, niech sobie szybciutko te szkaplerze zdobędą. Góra Karmel, na której żyli prorocy, a potem mnisi, zakon poświęcony Matce Bożej, znajduje się w Ziemi Świętej. Ja osobiście nie byłem, no ale tak myślę, że tam żyli święci ludzie. I myślę, że każdy, kto poświęca się Matce Bożej, też jest zaproszony do tego, żeby stać się świętym. To nie świętym z obrazka, ale takim prawdziwym świętym. Żeby Pan Bóg dał nam swoje serce, abyśmy kochali Jego sercem, sercem Matki Bożej, tych ludzi, których On postawił na naszej drodze. Czy już wszyscy doszli? Dobrze, rozpoczniemy w takim razie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, który przez swojego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy udziela nam wszelkiego dobra, niech będą z wami. Bóg posługuje się zwyczajnymi znakami, aby nam ukazywać swoje wielkie miłosierdzie. Także człowiek zwyczajnymi znakami wyraża swoją wdzięczność, okazuje wolę służenia Bogu oraz gotowość do chowania przez całe życie wierności wobec konsekracji wynikającej z Chrztu Świętego. Ten szkaplerz oznacza wstąpienie do bractwa. Tutaj to jest szkaplerz karmelitański, także w pewien sposób łączymy się z duchowością karmelitańską. I wyraża pragnienie udziału w duchowych dobrach tego zakonu. Przypomina on także wynikający z chrztu obowiązek przyoblekania się w Chrystusa. W wypełnieniu tego obowiązku wspomaga nas Maryja Dziewica, która najbardziej pragnie, byśmy na chwałę Trójcy Przenajświętszej upodabniali się do Chrystusa, a kiedyś odziani w szatę godową zostali przyjęci do niebieskiej Ojczyzny. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Cieszę się owym duchem wiary, według którego napisano, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczy je nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nas przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga. Dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję, że chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Boga Rodzica Maryja dzięki mocy Ducha Świętego dała Słowu wcielonemu szatę śmiertelnego człowieczeństwa, abyśmy uczestniczyli w łasce naszego pierworodnego brata i żyli ku chwale Bożej. Wsparcie orędownictwem Maryi wołajmy do Boga i Ojca. Daj nam, o Boże, przyoblec się w Chrystusa. Daj nam, o Boże, przyoblec się. Twój Syn umiłowany przyoblókł nasze ciało, aby ludzie stali się uczestnikami Twojego życia w Chrystusie. Spraw, abyśmy zawsze zasługiwali na miano Twoich dzieci i rzeczywiście nimi byli. Daj nam, o Boże, przyoblec się w Chrystusa. Ty zechciałeś, aby Chrystus był dla nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. Dopomóż nam naśladować Chrystusa, abyśmy we wszystkim podobali się Tobie i upodobniali się do Twojego Syna. Daj nam, o Boże, przyoblec się w Chrystusa. Ty zapraszasz na ucztę w swoim królestwie ludzi odzianych w szatę weselną. Naucz nas wiernie Tobie służyć i objaw nam samego siebie. Ty przez świętego Pawła zachęcasz nas, abyśmy byli na świecie miłą wonią Chrystusa. Spraw, abyśmy wśród braci dostrzegali znaki Chrystusowej obecności. Ty nas odziewasz w szatę sprawiedliwości i świętości, abyśmy w Duchu Świętym żyli dla Ciebie i ukazywali świętość Kościoła. Uświęcaj nas w Chrystusie, abyśmy mogli przyczyniać się do zbawienia braci. Ty zawsze obdarzasz nas w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym, abyśmy przyodziani szatą weselną wyszli Mu na spotkanie, gdy przyjdzie w chwale. Za wstawiennictwem Maryi Dziewicy dopomóż nam szczęśliwie przejść ze śmierci do życia. Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty odrodzonych z wody i Ducha Świętego wzywasz do pełni życia chrześcijańskiego i doskonałej miłości. Spraw, niech Twoi słudzy, którzy z pobożnością przyjmują ten szkaplerz ku chwale Trójcy Przenajświętszej, na cześć Najświętszej Maryi Panny upodobniają się do Jezusa Chrystusa i po szczęśliwym zakończeniu obecnego życia za przyczyną Boga Rodzicy Dziewicy wejdą do radości Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
kochani, teraz z ojcem Piotrem będziemy nakładać wam szkaplerz, będziecie podchodzić. My tu staniemy jeden z jednej strony, drugi, środkiem będziemy dochodzić i potem na boki się rozchodzimy. Na koniec jeszcze będzie błogosławieństwo. I jeszcze jedno, zawsze z przyjęciem szkaplerza jest nadanie obowiązku. I tym obowiązkiem będzie dla was codziennie pod twoją obronę. Co najmniej jeden raz. Tak? Przyjmujecie? Dobrze. Czyli wyjmujemy, przynosimy i w tym czasie może zaśpiewajmy jaką pieśń maryjną. Serdeczna Matko,
Ja nie będę śpiewał, nie bójcie się, ale chcę powiedzieć kilka rzeczy jeszcze, skoro tu się coś dzieje. Po pierwsze, nie wiem, czy się jeszcze spotkamy. Nie znamy dnia ani godziny, ale powiem do zobaczenia w niebie, skoro jesteśmy zawierzeni, szkaplerzni. Nie bójcie się, ja mam szkaplerz, stąd nie zakładam po raz drugi. A jeszcze rzecz jedna, o której pewnie wiecie, a która jest taka piękna, bo szkaplerz uczy nas jednocześnie cierpliwości. Wspomniany przez ojca w tych rytuałach karmelitańskich Eliasz, prorok, chyba największy starotestamentalny prorok. Właśnie na górze Karmel, kiedy 7 lat w Izraelu nie było ani kropli deszczu, bo w tamtym czasie Izrael żył w grzechu strukturalnym. Absolutnym grzechu strukturalnym. I Eliasz, jeden prorok, na górze Karmel przywołał deszcz. W jaki sposób? Na tym polega właśnie praca jak on. Modlił się. Po prostu się modlił, wołając 7 razy swego sługę. Idź i zobacz, czy nad Morzem Galilejskim nie pojawia się chmura deszczowa. Nie. No to po co się modlisz, Eliaszu, skoro nie działa? Drugi raz. Nie. Trzeci raz. Nie. Kto rezygnuje z modlitwy? Czwarty raz. Nie. Za 7 razem sługa mówi, pojawia się mały obłoczek. W wizji Katarzyny Emerich ten obłok, który wyszedł w postaci wiru z Jeziora Galilejskiego, miał postać Matki Bożej z wieńcem w ręku, która z rozszerzonymi ramionami, która to postać rosła i rosła w formie tego obłoku, zajęła niebo nad całym Izraelem i spadł tak ulewny deszcz, jak nad moim domem wczorajszej nocy. Do skutku. Zegarek na ręku ma Pan Bóg, nie ja, prawda? Jak widać. No. Do zobaczenia w niebie, najpóźniej tam. Powstańmy jeszcze. Błogosławieństwo związane z przyjęciem szkaplerza i po tym błogosławieństwie, kto szybko biega, jeszcze może zdążyć na koronkę, która się o 15 zaczyna. Pan z wami. Niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny was błogosławi i da wam prawdziwą mądrość, która prowadzi do zbawienia. Amen. Niech was poucza słowami Pisma Świętego i pomaga wytrwać w pełnieniu dobrych uczynków. Niech wam ukaże drogę pokoju i miłości i kieruje wasze kroki ku sobie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Po koronce tam w kaplicy jest konferencja na temat całunu turyńskiego pani Anny Krogulskiej, która już na was czeka. I będzie można też pomodlić się przy kopii całunu turyńskiego.